w internecie, lubi to, działa w tym internecie, proszę komentować te wszystkie spotkania, przesyłać informacje o tym, gdzie jest Andrzej Duda, co powiedział, i rozmawiajcie z ludźmi na argumenty, naprawdę. My nie posługujemy się inwektywami, jak nasi przeciwnicy, konkurenci. My się posługujemy wyłącznie argumentami, szanujemy godność każdego człowieka i nie zgadzamy się z tym, jak się traktuje nas, wyborców Andrzeja Dudy. To są poniżające wpisy w internecie, naprawdę obrażające naszą godność, ale proszę Państwa, ja zawsze mówię tak, że ktoś, kto robi w ten sposób, kto pisze takie rzeczy, nie znając nas, nie wiedząc nic o nas, wydaje taki osąd krzywdzący, ktoś taki nie jest w stanie mnie obrazić. Mogę się poczuć dotknięta, jeżeli ktoś z autorytetem, ktoś, kogo ja szanuję, powie coś przykrego o mnie. Ale ktoś, kto mnie nie zna i posługuje się takimi wulgaryzmami, takimi poniżającymi wpisami, chce mnie obrazić, nie jest w stanie. I Państwo też, nie czujcie się urażeni, róbcie swoje, zachęcajcie ludzi i 12 lipca wybierzmy naprawdę lepszą przyszłość. Wybierzmy Andrzeja Dudę. Bardzo dziękuję. Andrzej Duda, nasz prezydent. 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 Naciągnijcie baner. To zdjęcie, dobrze? Z tą różą, to już ta róża jest. Bardzo ci dziękuję. Górą. Nie szkodzi, proszę nie. Pani marszałek. Drodzy Państwo, Pani marszałek, chciałem bardzo serdecznie podziękować, że Pani przybyła na ziemię krośnieńską i chciała się z nami spotkać. Chcę powiedzieć i zapewnić Panią, proszę przekazać Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że my głosujemy, głosowaliśmy, głosujemy i będziemy głosować. I ma pełne poparcie. Mobilizujemy się od dłuższego czasu wszystkich, kogo możemy, żeby frekwencja w drugiej turze się jeszcze bardziej poprawiła i zwyciężymy. Naprawdę proszę przekazać, że zwyciężymy. Nie możemy dopuścić osoby do władzy, które kilka lat temu mówiły, to byli ministrowie w rządzie poprzednim, kiedy mówiły, że Polska to kraj wirtualny, to cztery litery i kamieni kupa. A w tej chwili atakują rząd Prawa i Sprawiedliwości i pana prezydenta, że rozkradają Polskę. Wstydziliby się na te miliardy, o których pani mówiła, na te tarcze w takiej trudnej sytuacji, kiedy mamy koronawirus, gdzie tyle miliardów rząd zabezpiecza z panem prezydentem, żeby utrzymać miejsca pracy, żeby utrzymać z tej ostatniej tarczy samorządy. Tak jak wiemy, powiat krośnieński, miasto Krosno i 10 gmin otrzymało ponad 30 milionów wsparcia. Otrzymujemy następne pieniądze po tych powodziach, które nas dotknęły. Dziękujemy za wszystko, co realizujecie. I my jesteśmy sercem z wami i będziemy popierać tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Proszę przekazać panu prezydentowi, jesteśmy sercem i siłą tylko z Andrzejem Dudą. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Andrzej Duda, zwyciężymy! Pani marszałek, lampa naftowa powstała na ziemi krośnieńskiej. Na pewno pani marszałek o tym wie. I nazwisko Łukasiewicz, słynne na cały świat. To jest lampa na pamiątkę z ziemi krośnieńskiej dla pani marszałek. I rzeczywiście powstała na ziemi krośnieńskiej i destylacja ropy, gdzie była wyprodukowana nafta do tej lampy, gdzie to był krok milowy w życiu naszego społeczeństwa na Podkarpaciu, ale całej Polski i na świecie. To jest pamiątka i my się tym szczycimy i chlubimy, że to powstało na ziemi krośnieńskiej. Przeszło to do Stanów Zjednoczonych, może za... ale jest nasze i zawsze się będziemy chwalić. To jest prezent dla Pani. Bardzo proszę.